Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie w zakładach porcelany stołowej Karolina w Jaworzynie Śląskiej na briefingu prasowym minister rodziny, pracy i polityki społecznej pani Marleny Maląg. Witamy bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, dzisiejszy briefing prasowy będzie dotyczył rządowego wsparcia, które płynie do pracowników, pracodawców w ramach tarczy antykryzysowej. Wspólnie z panią minister są z nami wiceminister klimatu pan Janusz Łuczywka. Witamy bardzo serdecznie. Witam serdecznie pana posła Marcina Gwóździa. Jest z nami również wicewojewoda dolnośląski pan Jarosław Kresa. Burmistrz Jaworzyny Śląskiej pan Grzegorz Grzegorzewicz. Witam serdecznie gospodarza obiektu, pana prezesa Józefa Dziedzica, prezesa Karolina Spółka Zgrębowa. Rady Nadzorczej, tak. Bo to myślę, że miło mi tam serdecznie witamy innych członków zarządu oraz Rady Nadzorczej, bardzo serdecznie witamy. Pani minister, bardzo proszę. Szanowni Państwo, według sprawowanych funkcji i godności, ja dzisiaj naprawdę czuję się zaszczycona i wyróżniona, że mogę być w firmie, naszej polskiej firmie, z taką wielką tradycją, która pokazuje, jak właśnie można przetrwać ten trudny czas. Szczerze mówiąc, to chciałabym być ambasadorem firmy Karolina, nie tylko w Polsce, ale na świecie. Mieliśmy okazję właśnie zobaczyć całą bazę technologiczną, ale przede wszystkim dzisiaj jest trudny czas dla firm. I rządowi zależy na tym, aby przede wszystkim wsparcie, które zostało zaproponowane 1 kwietnia 2020 roku weszła pierwsza ustawa o tarczy antykryzysowej, zaproponowane instrumenty wsparcia. Przede wszystkim cel nadrzędny, zachowanie działalności firm, zachowanie i ochrona miejsc pracy. Firma i pracownicy to tak naprawdę jest naczynie powiązane. I myślę, że nie właśnie w innym miejscu, ale tutaj właśnie w tej firmie to można powiedzieć, bo skoro jest to spółka pracownicza, a więc zarówno pracownicy, jak i zarząd, rada nadzorcza to jest właśnie to naczynie powiązane, wspólne, trudne decyzje. Bo historia firmy, wiemy, że ponad 160 lat, a więc na pewno było wiele trudnych decyzji do podjęcia. I ten ostatni trudny czas to przede wszystkim jest obowiązkiem nas, rządu, zabezpieczenie płynności finansowej firm i zabezpieczenie wypłat pracowników. Ochrona miejsc pracy, aby przede wszystkim osoby nie traciły pracy. I tak jak rozmawiałam z panem prezesem, rozmawiałam z zarządem, powiem, że serce rośnie, że ograniczenia, które zostały wprowadzone w tej firmie, jeżeli chodzi o pracowników, tak naprawdę są symboliczne. Firma skorzystała z dofinansowania, które proponujemy w ramach dopłat z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i dzięki temu na pewno jest to właśnie ten moment oddechu, że można dalej prowadzić produkcję, pomimo tego, że kontrahenci różnie funkcjonują, bo różny jest ten czas epidemii, a państwo jednak około 80% produkcji przeznaczają poza granice naszego kraju. Ale będąc tutaj, bo o szczegółach myślę, to już państwo powiedzą sami, ja chciałabym pokazać, jak to wygląda w kraju. Na dzień dzisiejszy możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że ponad 76 miliardów złotych trafiło do polskich firm, trafiło do pracowników, aby zabezpieczyć i ochronić miejsca pracy. Właśnie z tych różnych instrumentów. Z tarczy antykryzysowej, z tarczy finansowej, z tarczy pomocowej. I te szerokie wsparcia są realizowane zarówno przez wojewódzkie urzędy pracy, powiatowe urzędy pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale także przez Państwowy Polski Fundusz Rozwoju, a więc wsparcie tarczy finansowej. Nam zależy przede wszystkim i zależało i ta idea przyświecała od samego początku, aby przede wszystkim stworzyć takie instrumenty, które pozwolą pracodawcom jak najszybciej sięgnąć o pieniądze, aby wnioski nie były skomplikowane. Zachęcaliśmy do składania drogą elektroniczną i dalej zachęcamy, aby jak najszybciej były pieniądze na kontach. Dlatego też dzisiaj chciałabym podziękować zarówno wojewódzkim urzędom pracy, powiatowym urzędom pracy i samorządowcom, którzy nadzorują i realizują dobrze te zadania.
Polsce wygląda to różnie, ale myślę, że dzisiaj cieszymy się tutaj bytnością właśnie w Karolinie, na Dolnym Śląsku, a Dolny Śląsk korzystał z dofinansowania około 2 miliardów złotych właśnie z tych instrumentów, z tych, które przeze mnie zostały wymienione, a i to wsparcie dalej jest realizowane. Dlatego też bardzo ważne, abyśmy dalej realizowali tą politykę wsparcia przedsiębiorstw, ochronę miejsc pracy, abyśmy dalej realizowali naszą politykę społeczną, a więc realizacja programów, które mają przede wszystkim służyć polskim rodzinom, mają inwestować w tą rodzinę, a dzisiaj nabierają nowego oblicza, nowego wymiaru. Ja pozwolę sobie przypomnieć program 500+, czy 13. emerytura, to te wsparcia dzisiaj to nie tylko właśnie inwestowanie, ale pomoc w przeżyciu tego trudnego czasu. Jesteśmy zobowiązani jako rząd wspierać przede wszystkim firmy, aby te firmy przetrwały. Zależy nam na tym, aby ochronić miejsca pracy, aby jak najmniej wzrosło bezrobocie i abyśmy ten trudny czas przebrnęli w miarę spokojnie i kiedy będziemy wracać do tej innej normalności, bo to nie będzie tak jak przed czasu pandemii, abyśmy też wsparli przedsiębiorstwa, aby przede wszystkim mogła rozwijać się gospodarka. To jest dla nas bardzo ważne i te działania będą dalej podejmowane. Będziemy przede wszystkim właśnie przyglądać się realizacji naszych instrumentów, które zostały wdrożone. Jeżeli będzie takowa potrzeba, będą kolejne instrumenty wdrażane. I oczywiście jest sytuacja taka, która pokazuje pewne zmiany na rynku pracy, jeżeli chodzi też o bezrobocie. Dlatego też na ostatnim posiedzeniu Sejmu przyjęliśmy ustawę pana prezydenta Andrzeja Dudy, który wprowadza dodatek solidarnościowy dla tych osób, które straciły pracę po 15 marca, a które były na umowie o pracę, dla tych osób, które są z prawem i bez prawa do zasiłku, taki dodatek będzie wynosił 1400 zł i również pan prezydent zaproponował, aby od września wzrósł zasiłek dla bezrobotnych do 1200 zł. Ale naszym priorytetem jest, aby w tej grupie osób było jak najmniej, aby przede wszystkim rozwijała się gospodarka, nasza polska gospodarka, tak jak przed okresem pandemii i abyśmy uruchomili wszystkie instrumenty niezbędne, konieczne do funkcjonowania firm, bo one również pomagają pracownikom, pomagają naszym rodzinom. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani minister.